Uwielbiam odszukiwać dla Was piłkarzy, których nazwiska za kilka lat będą tak słynne jak Messi i Ronaldo. Hakim, Mastur i jego crossover na siedząco. No, witam Cię człowieku, to Krzywu Bełąka, w skrócie podbijam świat z piłką nożną. Mastur w tym roku skończy dopiero 19 lat, a od dobrych 5 zachwycają się nim trenerzy na całym świecie. Trudno się dziwić, jak w skarpetkach potrafi takie okienko zasadzić. Okazuje się, że na boso potrafi również podkręcić piłeczkę. Jeśli chodzi o look, a właściwie fryzurę, to uczył się od najlepszych. Jak widać, nie przeszkadza mu ona w trzymaniu piłki na głowie. Swoją drogą śmiało można powiedzieć, że Mastur to jeden z najlepszych na świecie freestylerów wśród piłkarzy. Dla niego nie jest problemem żonglować owocami czy napojem energetycznym. Z taką precyzją od tak trafia się do kosza. I to nie rękami. Graj jak Hakim Mastur. Dziś czas nauczyć Was podbijania balona na siedząco, jak i pierwszego triku z tej kategorii, czyli crossover. Wasza noga będzie dzisiaj jak helikopter. Na początek podchodzimy do piłki i uśmiechamy się szeroko. Zaczynamy od przyjęcia prawidłowej sylwetki do triku. Uginamy nogi w kolanach, opieramy się rękami do ziemi i prostujemy plecy, lekko wypychając klatkę piersiową. Naukę rozpoczynamy od wyrzutu piłki z rąk, a następnie szybkim przejściu do prawidłowego podporu rękowa. Po wyrzuceniu balona staramy się podbić piłkę dwukrotnie prostym podbiciem w linii prostej, do góry. Aby w pełni zapanować nad uderzeniem, kierujemy palce w dół, a następnie staramy się uderzać piłkę jak największą częścią prostego podbicia przodu stopy. Ćwiczenie wykonujemy zarówno lewą, jak i prawą nogą. Następnie przechodzimy do rzutu piłki od ziemi, dwie kapki, ziemia, dwie kapki i tak dalej. Zauważcie, że piłkę odbijam dość nisko, maksymalnie na wysokość Waszych kolan. Na koniec przechodzimy do odbijania piłki na zmianę. Zauważcie, że ta stopa, która nie uderza, ona lekko piętą zwykle dotyka ziemi. I czas na naszego crossovera. Zaczynamy statycznie od utrzymania piłki na stopie. Teraz podnosimy drugą nogę i balansujemy tak, żeby balon nie dotknął ziemi. Kolejny etap, amortyzacja, czyli rzucamy piłkę i staramy się złapać ją na stopie. Aby w pełni opanować ruch do crossovera, trzymamy piłkę statycznie i staramy się drugą nogą okrążyć piłkę do wewnątrz. Piłkę podrzucamy dopiero wtedy, kiedy noga okrążająca będzie po drugiej stronie. Ćwiczymy to do perfekcji, kończymy albo żonglerką, albo łapaniem piłki w dłoniach. Teraz powtarzamy całą czynność, tyle że już podczas żonglerki. Bardzo wolno nogą nad piłeczką wędrujemy. A gdy to nie będzie stanowić już dla nas problemu, stosujemy się do zasady jedna kapka, jeden obrót. I crossovera mamy opanowanego. Bardzo Wam dziękuję za aktywność, ale pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, bo dzięki temu żaden film Was nie ominie. A my standardowo lecimy z konkursem od firmy New Balance. Do wygrania dziś halówki Furon 2.0 Dispatch, których crossover myślę, że nie będzie stanowił żadnego problemu. Aby je zgarnąć, trzeba zafollowować mnie na Instagramie, instagram@trenujskrzy, a w komentarzu pod tym filmem wpisać swój nick
Za 2 tygodnie wybieram zwycięzcę. Powodzenia, gratulacje, no i do zobaczenia.